Dzień dobry. Dzisiaj temat dotyczący samobójstwa. I jest to temat, który omawiam na podstawie BibleCenter.org artykułu Williama J. Prosta. I tutaj mamy tego typu informacje. Samobójstwo jest uznawane za poważny problem niemal na całym świecie. Zdarzało się ono od zawsze na przestrzeni dziejów, ale smutnym faktem jest, że liczba samobójstw na świecie wzrosła o 60% w ciągu ostatnich 40-50 lat. Prawdopodobnie jest o wiele więcej prawdziwych samobójstw, niż ujawniają statystyki, ponieważ często trudno jest określić, czy śmierć była samookaleczeniem, przypadkiem czy morderstwem. Ponadto na każde prawdziwe samobójstwo przypada prawdopodobnie co najmniej 20 prób, które kończą się niepowodzeniem. Większość samobójstw w krajach zachodnich, co najmniej 90%, jest związana z depresją lub nadużywaniem substancji, ale nowszy wzrost wśród młodych ludzi często wydaje się związany z zastraszaniem i publicznym wstydem, zwłaszcza w mediach społecznościowych takich jak Facebook i Internet. Samobójstwo jest obecnie drugą najczęściej występującą przyczyną śmierci u młodych ludzi w krajach zachodnich. Inne czynniki, zwłaszcza u mężczyzn w średnim wieku, obejmują problemy z zatrudnieniem i finansowe. Powstaje pytanie, czy osoba wierząca, czy osoba zbawiona, czy osoba, która jest dzieckiem Bożym, może popełnić samobójstwo? Wszystko to podkreśla tylko jeden z okropnych skutków grzechu na tym świecie, gdzie mężczyźni i kobiety uważają życie za tak beznadziejne, że biorą je w swoje ręce, aby zakończyć swoje życie. W ramach chrześcijańskiej perspektywy pojawiają się pewne trudne pytania. Czy prawdziwie wierzący może popełnić samobójstwo? Co się stanie, jeśli prawdziwie wierzący odbierze sobie życie? Czy wierzący, który popełnia samobójstwo, idzie na spotkanie z Chrystusem? Czy raczej, czy wierzący, który popełnia samobójstwo, pójdzie do piekła? Pytania te dręczą chrześcijan od wielu lat i, jak możemy się spodziewać, postulowane odpowiedzi wahały się w szerokim spektrum. Niektórzy używają wersetu: wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 15 werset, aby argumentować, że skoro samobójstwo jest zabiciem samego siebie, to osoba popełniająca ten czyn nie może być zbawiona. Inni przyznają, że prawdziwy chrześcijanin mógłby popełnić samobójstwo, ale uważają, że coś takiego byłoby niezwykle rzadkie. Rzuciliby duży element wątpliwości na zbawienie kogoś, kto popełni samobójstwo. Niektórzy jednak idą w drugą skrajność, twierdząc, że skoro w Biblii nie ma konkretnego zakazu samobójstwa, to jest to zatem osobista decyzja. Niekoniecznie jest to grzech, gdyż zależy to od wszystkich okoliczności. Jak zawsze ważne jest, abyśmy znajdowali się we właściwym dzieleniu słowa prawdy, jak poucza nas drugi list do Tymoteusza, 2 rozdział, 15 werset. 7 przypadków w Biblii. W Biblii odnotowanych jest 7 przypadków samobójstwa. Niektóre z nich były popełnione wyraźnie przez mężczyzn, którzy podążali złą drogą i popełnili samobójstwo w złych okolicznościach. Do tej grupy należą tacy jak Abimelech, o czym mówi nam Księga Sędziów, 9 rozdział, 54 werset, król Saul, o czym mówi nam 1 Samuelowa, 31-4, Achitofel, 2 Samuelowa, 17-23, Zimri, król Izraela, o czym czytamy w 1 Księdze Królewskiej, 16-18,
i Judasz Iskariota, o czym czytamy w Mateusza 27:5. Nie wiemy nic o zbrojmistrzu Saula, o czym czytamy w 1 Samuelowej 31:5. Poza tym, gdy zobaczył, że Saul nie żyje, sam się zabił. Ostatni człowiek, Samson, o czym czytamy w Sędziów 16:30, jest raczej wyjątkowy, bo choć rzeczywiście spowodował własną śmierć, jego prawdziwym celem było zabicie Filistynów, a nie siebie. Zginął w wyniku złamania filarów świątyni Dagona, co spowodowało jej zawalenie się i zabicie tysięcy Filistynów, chociaż niewątpliwie był on prawdziwie narodzoną duszą, to jednak sytuacja, w której się znalazł, była również wynikiem obrania złego kursu przez Samsona. Co mówi Pismo Święte? W świetle tych przykładów, jak również mocnych słów o morderstwie zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, trudno jest dostrzec, jak można twierdzić, że samobójstwo nie jest potępiane w Biblii. Nigdzie nie jest ono wspomniane w pozytywnym sensie. Nigdzie nie jest związane z tym, kto chodził z Bogiem w sposób konsekwentny. Człowiek został stworzony na obraz Boga, o czym czytamy w Księdze Rodzaju 1:27, a odebranie mu życia, nawet własnego, jest poważną obrazą dla naszego Stwórcy. Psalmista mógł powiedzieć: moje czasy są w Twoim ręku. Psalm 31:15. I tylko Pan ma prawo decydować, kiedy nasze życie powinno się zakończyć. Wyjaśnijmy jednak, że w żaden sposób nie odnosimy się do odpowiedzialności rządów za wykonanie wyroku na mordercy. Ten zarzut został dany od Boga po potopie, o czym mamy w Rodzaju 9:6, i nigdy nie został uchylony. Co w takim razie z wierzącym, który popełnia samobójstwo? Z przykrością muszę stwierdzić, że zdarzyło się to wiele razy. Czasami wynika to z niewłaściwego postępowania, gdzie styl życia z dala od Pana doprowadził być może do nadużywania substancji, ruiny finansowej, a w końcu do wyobcowania z rodziny. W innych przypadkach jest to wynik ciężkiej depresji związanej z chorobą psychiczną, w której człowiek pogrąża się w czarnej rozpaczy. W jeszcze innych przypadkach zabicie się było przemyślaną decyzją w celu uniknięcia potencjalnego wstydu i hańby. Na przykład w czasach reformacji kobieta i jej dwie córki celowo utopiły się, aby nie wpaść w ręce prześladowców, którzy w ich mniemaniu nie tylko by je torturowali, ale i zhańbili w sposób moralny. W każdym przypadku jest to błędne. Musimy powtórzyć, że bez względu na okoliczności popełnienia samobójstwa jest z pewnością złe. Tak, każde popełnienie samobójstwa jest z pewnością złe. W przypadku kobiety i jej córek, które utopiły się, aby nie zostać sponiewieranymi moralnie, wahamy się, czy nie potępić ich zbyt mocno, ponieważ ci z nas, którzy żyją w krajach, których mamy wolność religijną, nigdy nie stanęli w takiej sytuacji. Podobnie trudno jest być zbyt krytycznym wobec tych, którzy ulegają ciężkiej depresji, ponieważ niektórzy z nas nigdy nie musieli znosić takiej agonii. Znany autor hymnów, William Cowper, miał ten problem i w ciągu swojego życia podjął co najmniej 3 próby samobójcze. Jednak Pan nie pozwolił mu odnieść sukcesu. Wszystkie jego próby samobójcze zakończyły się niepowodzeniem, a on sam zmarł śmiercią naturalną. Wiemy jednak, że Bóg daje łaskę na wszelkie okoliczności, na które pozwala w naszym życiu i umożliwi nam uwielbienie Go w tych okolicznościach. Mógł powiedzieć do Pawła: wystarczy Ci mojej łaski, o czym czytamy w drugim liście do Koryntian 12:9. I z pewnością jest to równie prawdziwe dla nas dzisiaj. Życie wieczne nigdy nie jest stracone. Co dzieje się z wierzącym, który w rzeczywistości odbiera sobie życie? Proponujemy, aby rozstrzygnął to jeden lub dwa wersety. Pismo Święte mówi, że jeśli chodzi o
owce Chrystusa, to daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z mojej ręki, o czym mówi nam Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset. Pomimo powagi odebrania sobie życia, nie ma takiego grzechu, który mógłby odebrać życie wieczne, jakie Bóg daje wierzącemu. Jest on również zapieczętowany świętym duchem obietnicy, o czym zapewnia nas Efezjan 1 rozdział 13 werset, i nic nie może złamać tej pieczęci. Dobrze pamiętam, że uczestniczyłem w pogrzebie stosunkowo młodego wierzącego, który popełnił samobójstwo. Tak mówi autor tego opracowania, William Prost. Cierpiał on na straszną depresję i w końcu odebrał sobie życie, czując, że nie może już dłużej żyć. Ten, który przemawiał na jego pogrzebie, użył fragmentu z listu do Hebrajczyków 11:35, mówiącego o tych, którzy byli torturowani, nie przyjmując wyzwolenia. Zwrócił uwagę na to, że ten młody człowiek był torturowany przez okropne myśli, które pogrążały go w głębokiej rozpaczy, chociaż mówca w żaden sposób nie pochwalał tego, co zrobił ten młody człowiek. To jednak w liście do Hebrajczyków 11:39 zauważył, że ci wszyscy otrzymali dobre świadectwo przez wiarę. Było to dobre zastosowanie Pisma Świętego i przyniosło prawdziwą pociechę jego rodzinie, z której wszyscy byli wierzący. Podsumowując, na podstawie Słowa Bożego stwierdzamy, że nie może być uznawane za dobre przed Bogiem, aby ktokolwiek, a zwłaszcza prawdziwie wierzący, popełnił samobójstwo. Jednak chrześcijanie są w stanie i czasami popełniają samobójstwo, i równie prawdziwe jest to, że żaden prawdziwy wierzący nie może stracić swojego zbawienia. Ten z wierzących, kto się zabije w rzeczywistości, idzie na spotkanie z Chrystusem. Okoliczności. Możemy jednak dodać, że w wielu przypadkach, czy to wśród niewierzących, czy wierzących, samobójstwo jest wynikiem czynników zewnętrznych, takich jak ruina finansowa, nadużywanie substancji, publiczny wstyd i hańba oraz inne wpływy, nad którymi zazwyczaj mamy pewną kontrolę. Jeśli znajdujemy się jako wierzący na kursie w dół, niech Pan da nam łaskę do pokuty, aby zwrócić się do Niego, zanim okoliczności doprowadzą nas do rozpaczy i myśli samobójczych. Jeśli znajdziemy się w obliczu kłopotów finansowych, spójrzmy na Pana Jezusa, który obiecał zaopatrzyć wszystkie nasze potrzeby. Dla tych, którzy mogą znaleźć się wciągnięci w potencjalnie szkodliwą sytuację w mediach społecznościowych, prosimy Pana i prośmy Pana o łaskę, aby wydostać się z tego, zanim znajdziemy się w poważnych kłopotach. Jeszcze lepiej nie wchodźmy w coś z ludźmi światowymi, co może skończyć się kłopotami. Jeśli chodzi o okoliczności zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, lub o napady depresji, które są wynikiem prawdziwej choroby psychicznej, to nie ma sensu w tym przypadku zagłębiać się we wszystkie konsekwencje. Pamiętajmy jednak, że Pan jest dla nas, na co tylko może pozwolić, i dał nam również naszych braci, którzy mogą być dla nas prawdziwym wsparciem, a także pomoc medyczną, z której możemy i powinniśmy skorzystać. Paweł mógł powiedzieć: jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani księstwa, ani moce, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, o czym zapewnia nas Rzymian 8 rozdział, 38 werset. Opieka pasterska też jest ważna. Może jeszcze jedno słowo należy się tutaj tym z nas, którzy nie są dręczeni przez depresję lub uwikłani w inne czynniki predysponujące do samobójstwa. Troska pasterska jest najważniejsza i musimy być świadomi tych, którzy mogą bardzo cierpieć i być może mieć poważne myśli o odebraniu sobie życia. Dotarcie do nich w sposób pełen miłości, gotowość do wysłuchania, danie im do zrozumienia, że ktoś się o nich troszczy,
może być długą drogą w kierunku zapobiegania temu ostatecznemu aktowi zła wobec samego siebie. Jesteśmy strażnikami naszego brata i powinniśmy być zawsze wrażliwi na emocjonalne zranienia w życiu innych. Jedni drugich brzemiona noście. I tak wypełniajcie prawo Chrystusowe, poucza nas list do Galacjan, 6 rozdział, 2 werset.